Dzień dobry, nazywam się Aleksander Harecki, jestem kierownikiem Akademii Regeneracyjnej Medycyny i teraz my przyjechali do Frankfurta na Majnie, dlatego żeby udowodnić to, co my robimy i żeby każdy z tych, kto będzie patrzył na ten film, widział, że istnieje медицины регенерационной и есть метода, которую я называю эликсиром молодости, которая, направда, направляя организм и рухомляя на тыле, же с веком человек не стажея, а по воле отмладзается и организм по воле цефая те проблемы, которые повстали в цонгу велеля. Также есть проблем, которые люди не разумеют о соходе и не верят в то, что яснее у нас, бо таких выников на целом свете нигде нет. До пани, она дали поверь свою историю, але крутко повем же, она приехала 5 лет тому до нас, начали это было в Лужку. Фактично її нерки потребували діалізу і вже не функціонували. Вона була по двох завалах серця, по чех операціях на очі і фактично не бачила, лежала в ложку, приїхала на вузку електричним. На день дійсніше на цілості я плечу справно. На гарсті брала таблетки, щоб якось функціонувати. Зараз не біжа ніць. И чтобы в таком веке, и надеюсь, и 92 лета, чтобы в таком веке ничего не уживать и функционовать, то, направда, ну, деется чудо, и с каждым днем, как она сама пове, она чует себе негожей, как повинно быть теоретично у нормальных людей, всех, а только лепей, и то есть чудом, и то я называю эликсиром молодости. Хто не вежи, ну, то може приїхати до Франкфурт на Майні, так само, як ми приїхали відвідати паню і побачити на своїми очами на то чудо, яке є оба куня зараз. Я називаю ще Аделя. Родилам ще в Німчах. Ale po wojnie światowej, II wojnie światowej zabrali moją rodzinę, zabrała Polska. I byłam po wojnie, byłam Polką. Nauczyłam się potem po polsku, potem do szkoły chodziłam. Potem pracowałam do 50 roku życia. Dobrze mi tutaj było. I przyjechał Andrzej, mój syn. No i tak mieszkamy razem z Andrzejem. Że tak choruję ciągle, no to dobrze mi jest, że nie idzie do pracy, że jest też rencistą. To mi tak dobrze z nim jest, bo gdybym była sama, nie wiem, jakby to było, bo by chyba w Altysajmie była, albo sama siedzieć w domu. A tak to ja nigdy jeszcze sama nie byłam. Tak mi bardzo dobrze z nim jest. Co się stało, że pani przyjechała do nas? Do Swobodziec, kiedy była pani chora? No, byłam tak ciągle chora. To mnie bolało, to bolało. Nerki mnie bolały. Nerki, uszy, tylko oczy. Nerki. No, uważałam ze sercem, bo miałam dwa zawały już. Wtedy nie było jeszcze więcej. Nigdy nie wiedziałam, że tak
że tak przeżyje te choroby serca. No, dzięki, Andrzej, a Aleksandrowi. Dzięki Aleksandrowi, to przyjechaliśmy tutaj po to, żeby jakoś szukać tej pomocy, żeby nie była taka chora. I znalazłam ją u Aleksandra. Pani przed tym, jak przyjechacie lata, już leżała w łóżku faktycznie, nie funkcjonowała normalnie, tak? Ja najpierw leżałam w łóżku, dostałam potem wózek elektryczny, ręczny. Ten ręczny to wyrzuciłam, bo taki do niczego, taki najgorszy szczyt. I kupiliśmy w Polsce taki lekki, żeby do auta szło go dać. Pani no. Faktycznie nie mogła już ruszyć sama, tak? W ogóle sama nie. Tak mi było ciężko i najgorzej było mi do auta wyjść. To mi było bardzo ciężko, no ale tak Andrzej... Po schodach też pani nie chodziła, tak? Po schodach w ogóle. Dopiero jak Aleksander widział, że ciężko mi jest, to mi jeszcze zakręcił windy, żeby windu nie jechała, tylko schodami bym chodziła. W trakcie terapii naszej, tak? Złośliwy był. Aleksander był złośliwy. Chciał, żeby szybciej uzdrowiłaś, nie? No. Chciał i dobył tego, że wyzdrowiałam dzięki niemu. Jestem wdzięczna. Całe życie pamiętam o tym. Ile tabletek używała dziennie wcześniej? Bardzo dużo. No ile? Bardzo dużo. 20 tabletek. Było, nie? Nie wiem ile, ale bardzo dużo tabletek. Rano 10, południe 10 chyba, zawsze tam przeszło 10, 15, 18, zależy. No i tak jak. A teraz ile? Teraz nic, ani jednej tabletki. Ile pani ma lat? Będę miała w listopadzie, będę miała 92. Prawie 5 lat temu ty u nas była, tak? Ungefähr. Nie więcej. No, we wrześniu teraz u nas. Czerwiec to prawie 5 lat bez dwóch miesięcy. Ja byłam od 1 września przyjechała pani. Gdzie bym ją myślała, że ja się będę żyła do tego czasu? Z tym stanem zdrowia pani też nie pomyślała, tak? Już tego nie pomyślałam. Tak mi tak serce i po dwóch zawalach serca i plus nerki nie funkcjonowały w prawie. Tak. Potrzebowali dializu, tak? Nie dużo brakowało, to bym poszła. Ale Andrzej mówi, nie chodź jeszcze. Spróbujemy jeszcze to. I tak chodziłam do badania tego moczu, czy co się tam tak, robi. No. I jakoś to powoli minęło. I jakoś wszystko robi mi jakoś powoli. Pamięta pani, jak pani była zastraszona, kiedy w trakcie uzdrowienia jeszcze zwiększyło ciśnienie? Pani przyjechała, gdzie ciśnienie było do 200, a w trakcie terapii stało 250, nawet 260 dochodzić. No. Było tak. Ile było strachu, kiedy patrzysz na narzędzie, które mierzy i czuje pani dobrze, a wynik na tyle zaskakiwał, że my widzieli w oczach pani taki strach, że ja do dzisiaj go pamiętam. No. I co? Przez pół roku gdzieś ciśnienie zmniejszyło się i normalizowało się normalnie. I nerki pracują teraz. Ja. Tak? Nerki, żołądek, wszystko. Tak, byłam 3 dni tam chyba, byłam w szpitalu.
Ale napisali mi, taki list mi napisali, że aż strach miałam iść do urzędu zdrow, jak to jest po polsku. Krankenkasa. Napisali, wszystko w porządku. Narządy są takie jak u młodego człowieka, zdrowe. I jak pani liczy, co to my 5 lat temu bardzo mocno podziałali. Faktycznie w ciągu ostatnich lat idzie jaki proces? Pani czuje, że i tak pani starzyca, jak powinno być? Czy odwrotnie, idzie proces odmładzania i organizm czuje pani siebie dużo lepiej z każdym rokiem, czy gorzej, jak powinno być we wszystkich sytuacjach? Jak pani czuje? Nie gorzej, ale tak powoli to idzie, że ale każdego roku lepiej się czuję. Lepiej, tak? Każdego roku lepiej. Nie wiem, co to jest, ale lepiej. Pani używa jeszcze do dzisiaj, tam razem z Andrzejem, niektóre metody, które wy zobaczyli u mnie. Ja tak zrozumiał, że Andrzej mówi, że i masaże tam robi, tam i jakiekolwiek tam burawinki, tam i nacieranie, tam wszystko ja, pani. Ja. A no. Robił dużo, a teraz już... Troszeczkę leniece, tak? Na początku dużo robił, tak? Na początku dużo. Ale teraz widzisz, że zdrowe jestem. To już trochę mniej, tak? I ja liczę, że to dużo daje ta miłość, którą Andrzej pani przekazuje jako syn. Możliwe. Ale... Ja na was patrzę i naprawdę aż serce takie radosne, że Andrzej bardzo opiekuje się panią i rzadko spotkać mnie jest pacjenta, który rodzina odwrotnie zniszczają jeden jednego, a u pani bardzo dobrze jest pacjentka duchowa, syna, który bardzo kocha panią i trzymaje i opiekuje się naprawdę od serca. I to też jest bardzo mocnym lekiem. On naprawdę tak mnie kocha, że aż za dużo. No. I to bardzo czuć. Ta miłość, ona też trzymaje panią na tym świecie, można powiedzieć. I pani z jednej strony te metody, które my użyli, umożliwiają, żeby powoli odmładzaться i z każdym rokiem czuć siebie даже lepiej, ani gorzej, jak powinно być teoretycznie. Так і в такі лята, як 92 лята, пані себе чує лепій в цьому 5 лят фактично функціонує нормально. Даже в цьому 5 лят було тільки один раз у нас на круті повторки, а решта, можна повідати, самі робите якісь забіги, які забачили у нас і виконуєте, і то теж допомагає нормально функціонувати і жити. To z tym karkiem, co pan teraz robił, to też mi tak powtarza, bo jak tak coś jest, to mnie robi też. Tak. A nigdy mnie sam nie zostawia, bo to jest coś okropnego, jak człowiek sam jest. Tak jest. Zawsze, gdzie jedzie, czy przynajmniej do każdego amtu, zabiera mnie też ze sobą amt, do każdego urzędu. Zabiera mnie ze sobą, żebym tylko nie była sama. Ja się bardzo cieszę z tego. Ja liczę, że to, co my robimy, jest jakiegokolwiek stopni eliksirem młodości. Jak pani liczy? Jest tak czy nie? Jest tak. To widać na każdym kroku. I pani czuje siebie z każdym rokiem lepiej. To niesamowite efekty, których rzadko kto może nawet odczuć. To trzeba odczuć na sobie, rozumie pani? To nie można przekazać, nie można nawet wiele zbadać. To trzeba patrzeć i już. Jeżeli kto widział pani, jak było 5 lat temu,
przyjechali na elektrycznym wózku i to pierwsza pacjentka u nas była na wózku elektrycznym i nie ruszyła. My nie mogli nawet panią nosili na ręcach tam do zabiegów, tam wszędzie przykładali, wszędzie. A teraz pani chodzi, pani funkcjonuje, pani sama faktycznie siebie obsługuje, wszystko obsługuje sama siebie w domu. No, to niesamowity efekt i liczę, że pani jest bardzo dobrym przykładem tego przykładu zdrowia, przykładu życia, przykładu walki z chorobami, które i przykładu miłości, która jest u pani w rodzinie, to ja nawet czasami żartował, że pani ma niesamowity majątek, który jest pani zdrowiem i pani nie ma majątku fizycznego, ale jest u pani troszeczkę dobra emerytura, która nawet pomaga pani i Andrzeju żyć i funkcjonować. I jeżeli u pani był może majątek fizyczny, to może byłoby gorzej, a tak jak pani jest, można powiedzieć, niebogatym człowiekiem, to jest taki duży bogatek, duży majątek duchowy. No, i to, co nie można liczyć pieniądzmi, to, co nie można liczyć niczym materialnym. Ja mówię, ja bardzo zaskoczony waszym podejściem do jednego Andrzeja i pani. Z tym, jak to dzieje się, jak wy żyjecie, jak wszystko odbywa się. Może pani coś chciała jeszcze powiedzieć? No, ja tylko bardzo, bardzo dziękuję za to, co pan zrobił. I nie zapomnę, jak długo żyć będę, to nie można zapomnieć tego, tej dobroci, co otrzymałam od ciebie. No, oby zostało tak, jak jest, bo teraz się bardzo dobrze czuję. No te nogi może tam też się wygoją jakoś, bo to nie jest choroba. No ale... Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobrze, ja liczę, że tak i będzie. Ja... Щиро мовлю, що коли я їхав до Франкфурта, я мислив, що пані буде в дуже гіршому стані. Я щиро мовлю, коли я пані побачив, що пані функціонує, ходить нормально, все, я, направду, достав трошечки шоку. Вім, що то, що ми робимо, є судом, але щоб на тилі, навіть я був заскочений. Bardzo zaskoczony i gratuluję i za to, że pani udała się i z naszą pomocą, można powiedzieć, taki wynik zrobić. Ja bardzo gratuluję. Nie jeden mi powie, co tak dużo mnie nie widzieli. No, ty wyglądasz jakbyś była dużo, dużo młodsza. No ja na dzisiaj pani dałby gdzieś około 70 lat. Ile? 70 by dał. Ej, nie, naprawdę, ja może przed kamerą to troszeczkę inaczej, a wyglądaje pani, ale to, co ja widział wcześniej, to wyglądało na 88, kiedy pani przyjechała. Teraz jest inaczej. Kiedy do mnie przyjeżdżają pacjenci, którym 70 lat, którym 80 lat, то я в порівнянні пані мовлю, що я б не дав вінці на 10-70 років, направду. А таких старих не мав там? Мав. До 90 мав. До 90, так. Угу. Так що теж дуже добрі виніки. Я дуже задоволена. Задоволена на цілості. Тільки завжди мовлю. Aleksander to jednak dobry człowiek. Zaraz jeszcze pogadamy z Andrzejem, z synem pani, jak to było. I on też uczestniczył w tym procesie i był i świadkiem, i wszystkim.
Jak to odbywało się w trakcie tego procesu, który był 5 lat temu? Andrzej, ty uczestniczył w tej terapii i 5 lat temu przyjechał razem z mamą. Powiedz, jak to odbywało się, co było wcześniej z twojej mamą i dlaczego przyjechał i co się stało? No, chorowała, cały czas chorowała, chorowała i na szpitale, i na choroby, i choroby. Nie było rady. No a jak w końcu się dowiedziałem, że jest taka szkoła, jest takie tam powiedzmy terapie i leczenie i tak dalej, no to pojechaliśmy. Pojechaliśmy, no i się zaczęło. Po takiej terapii dwutygodniowej, pierwszy raz co my byli, czuła się lepiej, zaczęła mi kroki stawiać, to. No to my potem znowu pojechali. My tam byli chyba ze dwa razy po 2-3 tygodnie. No i tak powolutku choroby zaczęły zanikać, a zdrowie przychodziło, młodość przychodziła. Cała się tak robiło pomaleńku. I do dzisiejszego dnia to się tak robiło. To jest, nawet teraz jeszcze czuję zawsze, że za tydzień jeszcze lepiej, że to cały czas ciągnie. Tak jakby ten organizm dostał jakiegoś takiego bodźca, dostał coś takiego, że on idzie w drugą stronę. No, tak jakby odmładza. Ty nie czujesz, mamy procesu starzenia, tak? Czy nie czuję wcale. Tak jakby raczej odwrotnie, raczej czuję, że kiedyś ją prowadziłem za rękę, żeby nie upadła, żeby to. Teraz już mogę ją puścić samą. Może sobie już sama iść, może do sklepu sama chodzi. To nie było jeszcze miesiąc temu, jeszcze sama nie mogła iść, bo się bałem, że się przewróci. A jest tak, no jeszcze coraz lepiej. Jeszcze teraz czuję jeszcze większe. No tak jakby organizm dostał takiego motor, takiego rozpędu i on nie można go zatrzymać. W medycynie nie ma takiego pojęcia, nawet żeby przywrócenie wzroku, tak czy nie? Tak samo, tak. No nie ma. A twoja mama, ja tak wiem, że naprawiła bardzo mocny wzrok po tych krapiach, po świeczeniach, po naszych zabiegach. To mama, ja, co było? Widać ją w tym wieku. Ja osobiście też miałem okulary i też nie chodzę, tylko zakrapiam, to jest te ćwiczenia, to razem my robili obydwaj. Wyniki były te same. Jaki był u mamy? Grałeś tak, Grinesz tak. Ach, tam były wszystkie choroby, tam już groziło ją ślepota, no. Poszła na te operacje, ale po tych operacjach niby dobrze, niby źle, ale dalej w okularach. Trzy operacje miała przed przyjazdem, tak? Dwie operacje miała, a chyba potem miała dzisiaj trzy operacje. No i później. I później my jak zaczęli kropić, tak się skończyło z oczami. Problemy z oczami u mamy, że u mamy trochę inaczej, bo umie inaczej, nie? To tak, no ona zaczęła widzieć bez okularów. A ja też zacząłem jechać autem, najpierw daleko widziałem dobrze. Teraz mama widzi, no nie nosi w ogóle. Nie nosi w ogóle okularów. To jak już tak bardzo ciemno jest, pochmurno jest. No to prawie każdy, każdy bierzemy, lupę bierzemy i czytamy przez lupę. Mhm. Albo małe literki. Ale jak jest taka pogoda, jak teraz nie potrzeba okularów, teraz muszę czytać. Czyli musi być dobrze oświetlenie, nie? Wieczorami gorzej. A u ciebie jakie były? Tak samo. Idę to samo. Minus czy plusy, co u ciebie? Ja miałem plus. Plus. Ile? Plus 4,5. A na drugą oka? Chyba 3,5. 4,5. No. I ciebie był bardzo duży zes. Zes był bardzo duży, ale ten zes jeszcze tak troszeczkę ucieka te oko, ale to ten zes to nie to. Tylko, że ja nie widziałem nic, bo to było za mgłą. Jak bez okularów to nie widziałem nic, nie? Ale po ile my tam byli? Tydzień czasu my tam byli na całe, co my zaczęli kropić. Za tydzień czasu ja już jechałem autem, bardzo dobrze widziałem daleko, a nie blisko. Potem się to zmieniało. Potem znowu blisko widziałem, daleko nie widziałem. A teraz mi to tak w środku stoi, nie? Tak jakby to po prostu tak działa. No i kiedy ty stał kropać jeszcze to oko, które był zes, ty mówił, że ty w ogóle widział tylko czarno-białe, a później kolor wrócili, tak? No taka czarna kulka w środku było widać. Tam, jak patrzyłeś z boku, to widziałem, ale jak je patrzyło w tym punkt, to on był czarny, nie? A teraz co? Normalnie, tak? A teraz
Normalnie, chodzę tak i nauczyłem się do tych bez okularów i tylko, że tak... Także ty też zjala, tak? I na wzrok, który mówię, w ogóle nie do naprawy. No, ale jednak jak się zmęczone oczy, jak szczypią, jak tego po kropli, zaraz inaczej. I co ty możesz powiedzieć na temat tych kropli? Działają na 100%, tak? Faktycznie od wszystkich... Po manie widzę, że bardzo dobrze, a po mnie jeszcze nie. Jeszcze nie mam tak dobrze zrobione, ale to, co mama nie widziała, a teraz widzę, to jest wielka rzecz. Lenisz się kropać, nie kropajesz często, nie? Jak? Rzadko kropajesz, nie? No, niekiedy zapomnę, nie robię tego tak systematycznie. No. Z tego powodu, a mama... A mama też nie, bo ja idę, jak ja daję sobie. Ale ona nie powiedziała, ale jeszcze lepiej. Ale po mamie widać ciebie, bardzo tak? Wielką poprawę, bo nie umiała czytać, czyta bez okularów. Ja nie umiem bez okularów jeszcze czytać, ale mama czyta bez okularów. Czyli jej to szybciej poszło, jakoś tak, nie wiem. W jej wieku. I to jeszcze w tym wieku. Każdy organizm jest inny, nie? Tak. Także u niej to szybko w ogóle... No i u mamy jeszcze tam był guz w brzuchu. My też działali na ten guz. No. I faktycznie w ciągu pierwszego turnusa, nawet jak ja pamiętam, za 2 tygodnie my zrobili badanie, to zmniejszył się więcej jak 2 razy. Od 14 do 9, 14, stał 9. No tak, ale to w obwodzie to wielokrotnie więcej. No. Ale później jak go tam chyba pisze na badaniach, jakiego wielkiego wycięli. Tam jest chyba 7 centymetrów. No to znowu minęło do operacji. No tak, tak. Można było i nie wycinać, jak ja mówił, ale wy mnie wtedy dzwonili, że zastraszona mama, że badanie jeszcze nie zeszło, a kiedy zejdzie i to wszystko. Lekarze straszą, że to nawet twór może być. I to po prostu przeszkadzało. Psychicznie. A w ogóle i to tak. No ja mówię, wy usuwajcie, jeżeli chcecie, to usuwajcie, to nie ma. Ale schodzi. To była taka buła tutaj na tymi, to się tam cały czas o tym myślała i przeszkadzała, to wiadomo sprawa. Ale tak widzisz, nawet to, co my powiedziałem, no, powoli schodzi, no to zeszło i do końca, ale ja mówię, no zechcieli uciąć, no to też może być. No. Tak. Bardzo dobrze, że w ten czas nie było jeszcze tych wymagań z tymi obowiązkowymi chemioterapiami, które przed operacją, po operacji. Także to, co wiedzieli... Najgorsze było to, że powiedzieli, że lekarz powiedział, że napisał, że są nerki martwe i muszą być dializy, bo umrze. Bo umrze, no ale my jakoś, ja nie zgodził się na te, no co to za życie, na te, co ci... Jeździć 3 razy w tygodniu. No ale jakoś obeszło się i... A teraz na badaniach, po tych latach, po tych wszystkich zabiegach, po tych wszystkich, nerki całkowicie zdrowe. To co, zmartwychwstały, czy jak nie wiem. Takie opisane, że są mirem tut, to jest zabity, koniec, nie ma. A tu się odnowiły z powrotem. Jakim cudem się to stało, to też nie wiem. No widzisz, jeżeli organizm odmładzaje co rok i lepiej, no to i wszystkie, no, tak i nerki regenerujące już. Організм чоловіка здольний на тилі зрегенерувати, його треба очистити, урухомити, і він далі функціонує. Так. І не треба жодних таблеток, як у пані функціонує. Хто б мог повідати, що приспіли ляд, і пані не вживає ніц. Ну, на день дійсніший, знайдіть хоч одну особу, яка не вживає ніц. Ну, зараз гарстями п'ють таблетки, супліменти, все, а пані не вживає. Co używa to witaminy C, witaminy K? No takie. Witaminy w oleju. No to żeby oleje prawie, nie? To, żeby, to, no, to żeby nabrać troszeczkę witamin, nie ma wiedzy. To nie szkodzi. No. Witaminy bierze i to wszystko. Wody dużo pije, sól, no i takie. Ale to jeszcze to, że to ta starość, no starość jest starość, ona powinna iść normalnie z wiekiem, nie? A tu idzie odwrotnie, tu idzie do tyłu. To jest dziwne. To cudo, które w naszych warunkach to normalny proces, rozumiecie? I to co u nas przybywają ludzie. To tak jakby zegar wyszedł do tyłu. No jakby tak się czujemy, że jak. Ja to widzę, bo tak cały czas jest. Co lepiej, czy wstanie rano, to lepiej. Jak tak stary człowiek, to zawsze, a tu boli mnie, a tu boli. Mama nie narzeka na nic, że ją boli. Tak, nie ma takiego czegoś. No, rano wczoraj na śniadanie, na spacer. Mówiłeś się tam troszeczkę, no, nogi u niej. Może to być pozostałość. Dopociają, ale to też proces taki. Kto wie, może to jeszcze naprawa.
Może się naprawiaje co to, to co było uszkodzone dużo lat temu. Co to wie? Jeszcze nie chodzi, nie, nie zostało gdzieś tam jeszcze w pamięci. A może to być o tych odmrożonych lat, bo za dziecko miało odmrożone nogi. Czyli mogło się teraz to leczyć i teraz to naprawiaje. Ty to naprawiacie i to boli, nie? Zobaczymy, co to dalej. Także ja liczę, że ciebie będzie przyjechać teraz na kilka dni. Zobaczymy, co tam i douruchomimy jeszcze. No i pani jeszcze będzie odmładzać. No co, no. I no. Teraz będzie jeden kłopot, no. No, trzeba jakiego dziadka sprawnego znaleźć, no. No, a co tam, 92 lata to nic, no. Każdą zimę jedziemy na narty, no. Na nartach jeździ, na basen pływa. No co więcej, chodzić, więcej nie potrzebujemy. W basenie jak pływasz? Normalnie pływasz? No, w basenie? I na plecach. Nie, ale to tak na... tylko parę razy. No parę razy. Pływasz, babcia, nie mów, bo... Tyłem. No basen się płynie przez basen. No to widzisz, no to cudę. To nie, że pływamy się po tym męczy, ale basen przepłynie. Nie, no, bardzo dobrze pływa kiedyś. Ale teraz już nie pływała, znowu, no bo nie chodzimy na basen. I kiedy będzie ostatni raz? No każdy dzień. Każdy dzień? Co drugi dzień. No co drugi, ale każdy dzień też chodzimy. No to niedzielę nie chodzimy. To bardzo dobrze. I tego. No i tam są takie mocne masaże te wodne, tak? Wodne. No to tam cały siedzi, widzi tą całą masę. Ja widzę, tam masuje. No i tak się zaczyna. Ja miałam tu rękę złamaną. Ale to dawno, babcia, to było 50 lat temu. Nic mi nie da ta benzyna. No, co się to daje na złamanie? Wsina. No, gips. Gips. Nic mi to nie dało. A teraz jakoś... No bo zaczęła pływać i wcześniej nie mogła ruszyć normalnie. No bo nie ruszana była. A teraz, teraz pływa, nie, dlatego że pływa. Nawet tak nie umiem, a teraz już... A przestała pływać, bo... Bo głowy nie umiała, bo się topiła jak pływała przod, bo głowy nie umiała dać do tyłu, bo no to potem pomasowali mnie troszeczkę tą głowę, tą szyję i znowu dźwigać szyję. Zostaje co tylko wszystkim pozazdrościć, bardzo mocno pozazdrościć. Tak. Pani zdrowie, ale dobrej zazdrości. Ale warto ten organizm, no. Warto ten organizm uruchomić, żeby on poszedł w drugą stronę. To uruchomienie jest chyba najważniejsze. No a powiedz, ty tam też dostawał troszeczkę zabiegi, kiedy matka była i później jeszcze też przyjeżdżał. Co ty, jak siebie czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze. Nic mi nie ma. Ja się czuję bardzo dobrze. A nie byłem taki sprawny. No, jak teraz, no, tak? Bo, no jednak się naprawiło. Jakieś odpornił sauna, to tak. Ja się to dalej stosuję, tak jak to u ciebie. Ja wiedział, że ty zrobił bardzo dobre wyposażenie u siebie w domu, tak, zabiegał, który faktycznie zobaczył u nas i teraz używałeś. I do błota wchodzimy, i do sauny. Mama ciągle do, no, często do sauny, do pod zimną wodę, no, do takich kartów. No, warto ty organizm uruchomić, nie? A potem to już idzie samo. Także bardzo gratuluję. Mama też była gruba, doszła do swojego 10 kg schudła i doszła do tego do wagi normalnej. Wagi, tak? Ja też miałem 108, teraz mam 85 i mogę jeść wszystko, jem, żadna dieta, żadne nic. No, nasze... Stoję wprost. Nasza dieta. Numer jeden. Stanęliśmy normalnie. Żadna dieta. Wszystko jem, wszystko piję. No. To bardzo ważne. Ludzie, wszystkie, kto przyjeżdżają, 100% kto przyjeżdżają do nas, nie używają diety i spróbowali ich, może być, setkami, można powiedzieć. Lodówki, diety, to wszystko. A na samej sprawie normalnie trzeba używać. To daje wszystkie elementy, które potrzebne w organizmie. Dieta tylko oszczędzaje, a po co? No, trzeba dać. No jedno, co my rzucili, no ten cukier, przede wszystkim cukier, ciasteczka, cukier, słodycze. To no, poszło na bok, bo to tak. Ale też lepiej się czujesz bez tego. No troszeczkę, no. Ale to nie szkodzi też. No. Ale to jest ciężko się oduczyć. To tak jak papierosy się oduczyć. No to tak znowu, samo cukier. To znowu po naszych zabiegach wyrzucili, no. Na samą po sobie. No to już dużo nie smakuje teraz, inaczej się to robi. Ja powiem dlaczego. Wcześniej organizm potrzebował cukier, bo bez cukru by nie mogli funkcjonować, bo cukier jest energią, produkuje dużo energii w organizmie. Kiedy teraz organizm funkcjonuje normalnie, to organizm z wyżywienia, które wy bierzecie, i on sam przetwarzaje w cukier,
i już niepotrzebne. To, to no. faktycznie by przedałkowali wy cukrem. Przedałkowanie. No, przedałkowanie już było, to niepotrzebne. A tak wy teraz funkcjonujecie nawet bez cukru, bez glukozy, które było podawane w naturalnym stanie. A teraz wy tego nie potrzebujecie. Sprawny organizm sobie wybiera to, co wybiera. Chce jeść, to, co on potrzebuje, to, to jest. To, co wam trzeba, to organizm sam wybiera, sam wchłania, co trzeba. Resztę odrzuca i normalnie funkcjonuje. Tak, ja jak powinno być, jak ja dzieciństwo. Ja potrafiłem w nocy zjeść dwie czekolady. W nocy wstać i zjeść dwie czekolady. A teraz nie mam tego smaku. Teraz nie mam. A mam smak raz na miesiąc. To mam smak na czekoladę, zjem dwie czy kostki czekolady. Nic nie starcza, a kiedyś wstawałem w nocy. No to, tego, to znowu mogę tłumaczyć bardzo prosto, bo czekolad to bardzo mocny, chwilowy taki daje moment, kiedy brakuje hormonów szczęścia najbardziej, które uczestniczy też w regeneracji. I kiedy tych hormonów brakuje, to wtedy organizm potrzebuje chociażby coś zastąpić. To może być słońce, też solarium. Так само шоколада. З'їв і вже гормони хвильово продукуються. Так що, якщо організм функціонує нормально, не потребуєте штучних гормонів, можна повідомити, він сам продукує все, що треба, і ніхто не потребує. Так що ваш організм на 10 функціонує так, як нормальний організм, без якихось проблем. Если были какие-либо проблемы, ну, уж бы летели до шпиталя и что-то бы робили, но на Дисе нема леков, нема хвороб, нема проблем, ну, и даже повруцаются... Нема леков, нема проблем все равно, нема. Так, нема хвороб, да. Но как это вытлумачить, не? Людям... Люди гарсами... Нема леков, нема хвороб. Суплементы, уживают леки, гарсами витамины. Ну, а можна жити єднак, урухомити організм на тилі, щоб він функціонував сам. Ну, люди зроблять себе самі з себе хворих. Ну, а ми робимо. До мене часто приїжджають, дзвонять люди. Я там, ну, мав якісь здольності здіагнозувати щось. І мовить, хоче би приїхати на консультацію, зробити діагноз. А я мовлю, ну, я не буду того робити. Я усуваю діагнози. Ані їх діагнозую, щоб чоловік з ними жив далі, брав які-кольвік ліки, таблетки. В процесі нашої, можна сказати, рехабілітації, регенерації організму, яка відбувається у нас, ми усуваємо всі проблеми за здоров'ям, і чоловік функціонує сам по собі. І з кожним роком, як на прикладі пані, то є ну, несамовитий ефект. Не повім, що у всіх буде такий самий винник. І я повім для чого. Я звертаю увагу, ми з пані розмовляли, бо такої милості додаткової, а то милість то дуже дає. Як у тебе разом з мамою, як ти кохаєш так маму, ти підтримуєш її і духово, і фізично, і все. Ну, жалко спіткати таку родину, де люди самі по собі би так між собою раділи, щоб ти дбав так о мамі. Ну, жадко, направда, спіткатися таку родину. Я повім, що ну, то дуже добрий приклад і гратулюю тебе. Чоловік хочеть жити, не? Хочеть жити і хочеть, щоб хтось інший жив. Ну, як а будеш злий до нього, то він не буде хотів жити, тому що п'ю. Ну то й він умже, розумієш? Ні? То так же, то, що він відмолодзається, може, то ми урухомили, а то, що я надалі жиє, то заслуга твоя. Твоя заслуга, я так лічу. Я вважаю, що люди не вмирають, люди ще самі забіяють. То самі, або родина, або хтось. Чи то. Самі ще забіяють. Так. Ну то файно. То дякую дуже і хочу, щоб ви зрозуміли, що в житті є щось, що одружнюється від інших метод, що є, я називаю еліксиром молодості. То, що ми робимо, то є процес регенерації організму, і то так діло, як на пані. І то ти живий приклад, і мислю, що ще буде надовго. Надовго. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Навзаєм вам теж ще здоров'я. Файно.